Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu webinarów PKO Banku Polskiego. Dzień dobry inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o prognozach rynkowych. Są ze mną dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Piotr Bujak oraz dyrektor Biura Strategii Rynkowych Mariusz Adamiak. Dzień dobry. I w tym gronie porozmawiamy o tym, co może wydarzyć się w 2023 roku, jeżeli chodzi o gospodarkę oraz o rynki finansowe. W zaproszeniu poruszyliśmy kilka ciekawych tematów, które chcemy dzisiaj z naszymi ekspertami omówić. Będą Państwo mogli zobaczyć prezentacje szczegółowo wchodzące w ten temat. Natomiast też zachęcamy do tego, żeby aktywnie brać udział w naszym spotkaniu, żeby zadawać pytania, włączać się w dyskusję. Po prezentacjach też będzie na to czas, żebyśmy mogli sobie przez te pytania przejść. Natomiast klasycznie zaczniemy od pytań do Państwa w celu rozgrzewki i wejścia w temat prognozowania tego, co może się wydarzyć w 2023 roku. Wykorzystamy sobie tutaj platformę Menti, tak więc proszę wziąć swoje smartfony i zeskanować kod QR widoczny na ekranie albo wejść w przeglądarkę, wpisać menti.com i wpisać kod, który widzą Państwo na ekranie, czyli 85 57 73 32. Ankieta oczywiście jest anonimowa, natomiast będzie ona, myślę, ciekawym wstępem do naszej dyskusji. Pierwsze pytanie. Jak zachowa się polska gospodarka w 2023 roku? Czy mocno wyhamuje, czy lekko zwolni, czy lekko przyspieszy, a może mocno przyspieszy? Cztery możliwe odpowiedzi. Pojawiają się już pierwsze propozycje. Raczej po tej stronie wolniejszego wzrostu gospodarczego. Zakładam, że mogli Państwo zapoznawać się z naszymi analizami ekonomicznymi z ostatnich tygodni bądź miesięcy. Najwięcej odpowiedzi, że lekko zwolni, ale też mocno wyhamuje, albo nawet, że lekko przyspieszy. Myślę, że zagłębimy się w ten temat w dalszej części. Przejdźmy do kolejnego pytania. A co się stanie z inflacją? Do jakiego poziomu spadnie w Polsce na koniec tego roku? Tutaj sporo przedziałów do wyboru, więc można w miarę określić swój poziom, tak? Obecnie mamy ją troszkę powyżej 16%, natomiast trend od dwóch miesięcy jest spadkowy, więc gdzie się zatrzymamy w grudniu 2023 roku? Najwięcej odpowiedzi w okolicach 10, 12, 12, 14%. No te 12-14 tutaj dostaje najwięcej odpowiedzi. Jednocyfrowe wartości raczej rzadko wskazywane. Dziękuję za te odpowiedzi. Oczywiście cały czas można dołączyć do tej ankiety, tak? Wystarczy, tak jak powiedziałem, zeskanować kod QR lub wpisać kod w przeglądarce. O, i pojawiły się też jakieś. Nie ma odpowiedzi poniżej 4%. Ale to chyba byłby bardzo optymistyczny scenariusz, więc nie będziemy na nią czekali. Że bank centralny NBP jest wiarygodny, bo nie przewiduje powrotu inflacji do celu już w tym roku. Dobrze, czyli dokładnie. Więc nie czekamy na tę odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak zmienią się stopy procentowe? Właśnie, skoro już o banku centralnym mowa, jak zmienią się stopy procentowe w Polsce, Państwa zdaniem, do końca roku? Czy wzrosną, czy spadną, czy utrzymają się na obecnym poziomie 6,75%? Zdecydowana większość odpowiedzi, chociaż tutaj w miarę porówno rozłożone oba głosy, że utrzymają się lub ewentualnie spadną, czyli też chyba zgodnie z
komunikacją Narodowego Banku Polskiego. Przejdźmy do z lekką przewagą tego, że jednak się utrzymają, chociaż cały czas tutaj widzę jeszcze spływają do nas Państwa odpowiedzi. Przejdźmy do pytań rynkowych w takim razie. A propos polskiej giełdy, indeks WIG na koniec roku wzrośnie, spadnie czy zakończy rok mniej więcej na tym poziomie, na którym jesteśmy obecnie, czyli to jest wzrost w stosunku do początku roku o jakieś 7%? Chyba, nie no, tutaj głosy akurat dosyć równo rozłożone, z pewną przewagą optymizmu po tym mocnym początku roku. Do tego też odniesiemy się w dalszej części spotkania. Przejdźmy do kolejnego pytania. Który rynek akcji pokaże najlepszy wynik w 2023 roku? Czy będą to akcje polskie, czy amerykańskie, czy europejskie, czy rynki wschodzące, a może któreś z dwóch popularnych sektorów akcji w ostatnich latach, czyli akcje spółek technologicznych, to głównie Stany Zjednoczone, lub akcje spółek odpowiedzialnych środowiskowo, czyli mówimy tu o tych trendach ESG, też spółkach globalnych. Który rynek pokaże najlepszy wynik? Widzę, że na ten moment przeważają odpowiedzi. Pomimo tego, że Polska ma trochę lepszy wynik od Ameryki, to widzę, że jednak Państwo w całym roku obstawiają jednak akcje amerykańskie i te spółki technologiczne, że będą miały odbicie. Chociaż akcje rynków wschodzących tutaj widzę też nadgoniły. No, trend ESG coraz bardziej popularny też swoje głosy zebrał. Duża dywersyfikacja. To dobrze, tak powinno być. W zasadzie tak powinno być. Jeszcze moglibyśmy nawet zastanowić się nad udziałami konkretnych rynków, aczkolwiek to wygląda rzeczywiście na pewien portfel z trochę może małą domieszką akcji polskich i europejskich. Przejdźmy do kolejnego pytania. A co z funduszami polskich obligacji w takim razie w tym roku? Czy zarobią więcej niż lokaty, czy zarobią mniej niż lokaty, czy osiągną wynik porównywalny do aktualnego, wysokiego, patrząc historycznie, oprocentowania lokat? Większość odpowiedzi, że jednak więcej. No i myślę, że dwa miesiące temu na webinarze z zarządzającymi PKO TFI rozmawialiśmy o tym i pewnie byśmy się zgodzili z Państwa perspektywą, aczkolwiek oczywiście jest to obarczone pewnym ryzykiem. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do dwóch pytań, które nam zostały. Jaki będzie kurs euro na koniec roku? Tak, obecnie 4,70. Było już blisko 5 zł. Spadło w ostatnich miesiącach dosyć dynamicznie. No i te ostatnie miesiące się utrzymuje w zasadzie na tym poziomie. Czy złotówka, powiedzmy, się umocni Państwa zdaniem, czyli kurs euro będzie wyższy, czy będzie niższy. Możemy zobaczyć, że większość zakłada, że złotówka się jednak lekko umocni, a euro znajdzie się w przedziale 4,60-4,70. Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy do ostatniego pytania. Czy w tym roku w czasie ferii w górach będzie dużo śniegu? Odpowiedź: będzie, nie będzie, albo trzecia: już jest. Ferie w niektórych województwach już się zaczęły, w innych będą trwały gdzieś tam jeszcze w lutym. Tak.
Prognozy pogody są teraz bardzo ważne dla gospodarki, dla rynków finansowych, bo łagodna zima w Europie to taki trochę game changer i stąd poprawa prognoz dla europejskiej gospodarki w ostatnim czasie, że zima jest bardzo łagodna. Czyli zaznaczyłbyś, że może nie być śniegu. Oby nie było w tym kontekście gospodarczym, tak. Dobrze, rozumiem, że do tego będziemy się... Ale wybieram się na narty, więc wolę, żeby jednak śnieg spadł. No, jest bardzo dużo odpowiedzi, że ten śnieg już jest, więc zakładam, że część z Państwa mówi na bazie swoich doświadczeń, albo przynajmniej tego, co widzimy u znajomych na relacjach, na social mediach. W kontekście prognoz rynkowych chyba te pogoda i spadające ceny surowców też chyba mają znaczenie. Nie wiem, czy będziesz się do tego odnosił, Mariusz. No, oczywiście. No, to widać przede wszystkim po cenach gazu, które wróciły poniżej do poziomów sprzed wybuchu wojny, chociaż oczywiście w porównaniu z taką średnią sprzed kilku lat są jeszcze wciąż kilkukrotnie wyższe, no, ale już nie są na pewno tak szokująco wysokie, z jakimi mieliśmy do czynienia przez sporą część 2022 roku. Skąd to pytanie zdradzę Państwu później, bo do niego też się odniesiemy. Dziękuję bardzo za udział w ankiecie. Mieliśmy tutaj bardzo sporą frekwencję, chyba najwyższą w historii naszych webinarów. Więc teraz przejdziemy już do prognoz. Dotkniemy właśnie tych obszarów, o których rozmawialiśmy. No i z racji tego, że mówimy o prognozowaniu, no to oczywiście prognozowanie, jak to się mówi, jest trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. No bo jednak nawet najlepsze prognozy, czy gospodarcze, czy rynkowe, czy pogodowe, mogą się w jakichś konkretnych sytuacjach nie sprawdzić. Więc krótka nota prawna w tym temacie, bo też będziemy mogli czasami dotykać tematów finansowych, konkretnych instrumentów czy konkretnych rynków, więc oczywiście proszę nie traktować tego jakieś konkretne rekomendacje czy oferta zainwestowania na konkretnych rynkach, tylko bardziej poglądowo, informacyjnie, jako dzielenie się tą ekspertyzą, którą mamy w banku. A tą ekspertyzą zacznie się z Państwem dzielić Piotr. Dzień dobry jeszcze raz. Prognozy ekonomiczne. To będzie 7 prognoz na 2023 rok. Ekonomiczne będą 3. Na początek, na pierwszy ogień, to z czym Państwo się najmniej z nami zgadzacie, biorąc pod uwagę wyniki ankiety na Menti, bo zwróciłem uwagę, że jednak niewielka liczba uczestników, niewielki odsetek wierzy w spadek inflacji w Polsce do jednocyfrowego poziomu w tym roku. Nasza prognoza zakłada, że jednak będziemy mieli silniejszą dezinflację globalnie i w Polsce. Inflacja spadnie w tym roku do jednocyfrowego poziomu, więc zaczynamy od inflacji, potem o wzroście gospodarczym, o koniunkturze i trzecia prognoza makroekonomiczna będzie dotyczyć stóp procentowych banków centralnych. Inflacja. No to zwierzę dało nam się mocno we znaki w ostatnich kwartałach. Od połowy 2021 roku, wraz z otwieraniem się gospodarek po pandemii, mieliśmy do czynienia z wyraźnie wzrostowym trendem inflacyjnym. No i jesteśmy w przypadku polskiej gospodarki w okolicach 20% z inflacją. Listopad, grudzień dały trochę oddechu, ale początek tego roku to pewnie skok inflacji w okolice właśnie tych 20%, ale perspektywy nie wyglądają źle i postaram się Państwa do tego przekonać, że inflacja w tym roku globalnie i w Polsce wyraźnie spadnie. To nie znaczy, że będziemy już w celu, czy na świecie, czy w Polsce. Do tego jeszcze będzie wiele brakować i droga do celów banków centralnych będzie długa i wyboista. Natomiast ten rok jednak powinien stać pod znakiem wyraźnej dezinflacji. Ona już jest tak naprawdę widoczna. Spójrzmy na te wykresy. Inflacja konsumencka i inflacja producentów dla głównych gospodarek, Stany Zjednoczone, strefa euro, Chiny. Tam już wyraźnie zarysował się trend dezinflacyjny. Od kilku dobrych miesięcy te wskaźniki inflacyjne są w trendzie spadkowym.
Jak widać na wykresie po lewej stronie, prognozy wskazują, że prognozy tutaj z ankiety Bloomberga, duże globalne banki tak prognozują inflację dla głównych, najważniejszych gospodarek na świecie, wyraźny spadek do końca tego roku. My ten pogląd podzielamy i ten trend inflacyjny dla świata i dla Polski podobny, to zaraz zobaczymy, wynika z kilku czynników. Tutaj widzimy nasze prognozy dla inflacji w Polsce, inflacji konsumenckiej, inflacji CPI, bazowej inflacji CPI. Ta inflacja bazowa to jest ten ogólny wskaźnik inflacji po wyłączeniu tak zwanych egzogenicznych czynników, takich jak żywność, paliwa czy nośniki energii. No i proszę zobaczyć, że po tym takim podskoku inflacji na początku tego roku do nawet 20%, około 20% w lutym, później powinien nastąpić bardzo ostry zjazd w dół. Szczególnie inflacji CPI, bo będą się cofać też te szoki egzogeniczne na rynku paliw, energii, żywności, a do tego wraz ze spowolnieniem gospodarki w tle podwyżki stóp procentowych, oczywiście zamrożenie rynku kredytowego, też ostatnio spadek oczekiwań inflacyjnych, to wszystko będzie tłumić tą taką fundamentalną presję inflacyjną związaną popytem i to widać w inflacji bazowej, tak, że ona też się będzie obniżać, ale od razu zwracam uwagę, robię takie zastrzeżenie, że nawet w tym tutaj wydłużonym horyzoncie czasowym do końca 2024 roku inflacja nie wraca do celu. Cel dla Polski to 2,5%, a tutaj mamy cały czas inflację CPI powyżej 5% na końcu horyzontu czasowego, czyli na koniec 2024 roku, a na koniec tego roku jesteśmy poniżej 10% na jednocyfrowym poziomie, naszym zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, bo Państwo jesteście bardziej sceptyczni, więc inflacja wyraźnie spada, ale do celu jest jeszcze bardzo daleko. I teraz, żeby przekonać, dlaczego naszym zdaniem faktycznie tak będzie. Po pierwsze, odwraca się przynajmniej częściowo szok na rynku surowców energetycznych. Tu Mariusz wspomniał o gazie ziemnym, bardzo wyraźny spadek cen. Cały czas one są o 4-5 razy wyższe niż na początku szoku energetycznego z połowy 2021 roku, kiedy już Rosja zaczęła prowadzić pewne działania ograniczające podaż gazu ziemnego w Europie. Ale jednak ten spadek cen gazu ziemnego następuje. Ropa też jest dużo tańsza niż w szczycie po wybuchu wojny w Ukrainie. Wiele innych surowców, metale przemysłowe też tanieje. I tutaj na przykładzie ropy pokazujemy, jak to będzie wpływać na inflację, jaka będzie dynamika cen surowców za chwilę, jak ona się zmieni diametralnie względem 2022 roku. Na tym wykresie po lewej stronie widzicie Państwo ceny ropy, poziom cen i tutaj przyjmujemy, że kontrakty terminowe na ropę mają rację, jakby ta wycena jest prawidłowa i przyjmujemy ceny ropy na dalszą część tego roku i na przyszły rok według właśnie kontraktów. Przyjmujemy też prognozy nasze złotego do dolara, tutaj Mariusz będzie o tych prognozach później mówił, czyli tam jest umiarkowane umocnienie złotego do dolara. No i widzimy, jaka jest złotowa cena ropy. I na tym tej słupkowej części wykresu widzimy, że już za chwilę, od pierwszych miesięcy tego roku, od lutego, jeszcze bardziej w kolejnych miesiącach, dynamika cen ropy złotowa staje się ujemna. Tak? I to będzie się przekładać na spadek cen paliw na stacjach w tym ujęciu rocznym. I to będzie miało swoje przełożenie na wskaźnik inflacji. I zwracam też uwagę tutaj przy okazji na wykres po prawej stronie od razu, bo ten spadek cen surowców, czyli też kosztów produkcji, on znajduje już odzwierciedlenie w spadku inflacji na poziomie producentów. Dynamika cen na poziomie producentów, na poziomie produkcji sprzedanej już się mocno obniża. Ta taka jasno niebieska linia na wykresie po prawej stronie, ona już wędruje w dół od kilku miesięcy i to jest możliwe między innymi dzięki spadkowi właśnie cen surowców. I za chwilę można oczekiwać inflacja towarów, tutaj to jest wskaźnik HICP bazowy bez usług, czyli jakby dla towarów, on jest bardzo wysoko, tak? To jest teraz
ponad 5% wzrostu rok do roku. Za moment ta inflacja powinna być znacząco niższa w ślad za spadkiem dynamiki kosztów produkcji. Więc to jest pierwszy element dezinflacyjny. Kolejny, bardzo ważny w Polsce, gdzie ponad 1/4 koszyka zakupowego to są ceny żywności. Obniżają się globalne ceny żywności, to jest wykres po prawej stronie. To już jest kilka miesięcy, właściwie bardziej dwa kwartały prawie spadku dynamiki cen żywności na świecie po przeliczeniu na złote. I w ślad za tym, zgodnie z historycznym wzorcem, z opóźnieniem 3 kwartałów mniej więcej, krajowe ceny żywności też powinny się obniżać. Wykres po lewej stronie pokazuje kolejny sygnał dezinflacji takiej żywnościowej, ceny produktów rolnych. One też już coraz wolniej drożeją. Roczna dynamika cen produktów rolnych już się obniża od kilku miesięcy w Polsce i w ślad za tym też ceny żywności, tej inflacji CPI, powinny rosnąć coraz wolniej. Więc żywność będzie tutaj takim impulsem dezinflacyjnym. Kolejna rzecz, łagodzenie napięć podażowych na świecie. To pokazuje wykres po lewej stronie, indeks oddziału Fed w Nowym Jorku. Oni starają się mierzyć różne napięcia w łańcuchach dostaw, obserwują to, co się dzieje z funkcjonowaniem globalnych łańcuchów produkcyjnych i widzą, że te napięcia złagodniały istotnie i to też powinno działać dezinflacyjnie. Po prawej stronie wykres pokazujący stan zapasów w polskich firmach. Wysoki poziom tego indeksu to za małe zapasy, czyli firmy kupują towary na zapas, zwiększają popyt, podbijają ceny. Niski poziom indeksu to cena firm, że stan zapasów jest zbyt duży, trzeba sprzedawać te zapasy, to działa dezinflacyjnie. No i właśnie weszliśmy w taką fazę dezinflacyjną, ograniczania zapasów przez firmy, no chociażby w zderzeniu ze słabnącym popytem w gospodarce. I jeszcze jedna rzecz, spadek realnych dochodów. No niestety, od połowy poprzedniego roku realne płace spadają i ten spadek przyspiesza niestety. Opublikowane w poprzednim tygodniu dane o płacach w sektorze przedsiębiorstw za grudzień rozczarowały. Pogłębił się realny spadek wynagrodzeń i to w danych z kolei o sprzedaży detalicznej, które poznaliśmy za grudzień w tym tygodniu, to znajduje wyraz w postaci ograniczenia realnie sprzedaży bardzo wielu towarów. Także to ograniczenie dochodów w ujęciu realnym konsumentów też będzie działać dezinflacyjnie, także biorąc pod uwagę obciążenie gospodarstw domowych, bardzo wielu, z tytułu mocno podwyższonych stóp procentowych. Większe koszty obsługi zadłużenia w relacji do dochodów gospodarstw domowych na rekordowo wysokim poziomie, to też będzie oddziaływać dezinflacyjnie. To będzie opóźniony skutek no dość zdecydowanych podwyżek stóp procentowych NBP od października 2021 roku. Ale żeby to nie brzmiało tak jednoznacznie, że będziemy mieli tą wyraźną dezinflację, to przypominam, że nie oczekujemy spadku inflacji do celu i widzimy też ryzyka tego, że ta dezinflacja będzie przebiegać jednak problemowo. Nie będzie przebiegać bezproblemowo. Na wykresie po lewej stronie widzimy, że po szoku naftowym, tym pierwszym z lat 70. powrót inflacji do akceptowalnych poziomów no nie był łatwy. Pojawiła się druga górka, jeszcze wyższa inflacyjna. Tym razem niekoniecznie musi być tak samo, bo tam wystąpił kolejny podażowy szok, kolejny szok naftowy, być może tym razem tak nie będzie. Natomiast mogą się pojawić czynniki, które będą podsycać inflację i utrzymywać ją na wysokim poziomie. I tu zwracam uwagę na otwieranie Chin gwałtowne w trakcie tego roku. To będzie kontynuowane. Bardzo duży udział Chin na globalnym rynku surowców energetycznych, przemysłowych, rolnych. To pokazuje wykres po prawej stronie, jak duży udział jest Chin w popycie na wiele surowców i to może być obok innych elementów no, taki istotny czynnik podbijający, podsycający presję inflacyjną i utrudniający zbicie inflacji do akceptowalnych poziomów, a w szczególności już w trakcie tego roku. Druga rzecz, druga prognoza, nie będzie recesji, a przynajmniej takiej prawdziwej, a tym bardziej głębokiej i długiej, to będzie raczej miękkie lądowanie światowej i polskiej gospodarki. Do końca zeszłego roku prognozy dla świata wyraźnie się pogarszały. Na wykresie po lewej stronie widzimy prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W trakcie poprzedniego roku bardzo się mocno pogarszały. Z każdą kolejną edycją prognoz MFW rósł odsetek gospodarek na świecie, które się miały znaleźć w recesji w trakcie tego
roku, poprzedniego i tego roku. Do listopada poprzedniego roku w ankiecie Bloomberga, to wykres po prawej stronie pokazuje bardzo mocno, jak na równi pochyłej pogarszały się prognozy wzrostu gospodarczego w tym roku dla wielu gospodarek, w tym dla Polski. Ale zwróćmy uwagę, że od listopada ten trend się zatrzymał, a ostatnio nawet widzimy już parę przypadków dla kilku gospodarek poprawy prognoz. Tak? I tutaj ta wspomniana przez nas łagodna zima się odzywa, to poprawia perspektywy dla strefy euro, dla Niemiec i to pozwala wierzyć coraz mocniej w miękkie lądowanie światowej gospodarki i taka teza dość mocno wybrzmiała na forum w Davos. I my uważamy, że faktycznie jest na to szansa, skoro nie ma tak dużego uderzenia ze strony szoku energetycznego, to biorąc pod uwagę dobre bilanse, zdrowe dosyć bilanse firm i gospodarstw domowych, tu pandemia pomogła, te różne działania pomocowe dla firm, dla konsumentów, ograniczone zadłużenie trochę, szczególnie w sektorze prywatnym, w trakcie pandemii zgromadzone przez gospodarstwa domowe oszczędności, niezła sytuacja na rynkach pracy w tej chwili, poprawiająca się ciągle w większości ważnych gospodarek, w tym w Europie, w Niemczech, to powinno umożliwić takie miękkie lądowanie. Polsce będą sprzyjać takie nowe zjawiska, jak na przykład reshoring, przenoszenie produkcji z Chin czy z innych miejsc, takich nie do końca wiarygodnych z różnych względów, bliżej konsumentów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I tutaj zwracamy uwagę na wyniki ankiety przeprowadzonej przez giganta logistycznego firmę Maersk niedawno, razem z agencją informacyjną Reuters. I wyniki tej ankiety widzimy na wykresie po lewej stronie. Polska wśród europejskich firm jest postrzegana jako najlepsza lokalizacja dla taka docelowa dla tego reshoringu, przenoszenia produkcji i to powinno też sprzyjać takiemu miękkiemu lądowaniu polskiej gospodarki. W tej chwili nie wiem, czy Państwo wiecie, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w tym typu greenfield, czyli budowa zakładów od nowa, jest największy, ten napływ inwestycji jest największy w naszej współczesnej historii, nawet większy niż w takim dotychczasowym szczycie krótko po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Także ten napływ zagranicznych inwestycji na pewno mocno tutaj polskiej gospodarce sprzyja, buduje potencjał eksportowy naszej gospodarki i to będzie sprzyjać temu miękkiemu lądowaniu i potem relatywnie szybkiemu odbiciu aktywności gospodarczej w Polsce jeszcze przed końcem tego roku. No i jeszcze taki jeden element się pojawia ekstra, który powinien pomóc naszej gospodarce przejść relatywnie łagodnie przez to obecne spowolnienie, ten epizod pogorszenia koniunktury, to szansa na KPO. Zarysowała się w końcu ta szansa ostatnio od strony procesów politycznych i miejmy nadzieję, że uda się jakby tutaj skutecznie ten proces do końca przeprowadzić, że ta refleksja jakby tutaj polityka polityczna pozwoli na to, żeby te środki pozyskać i one jeszcze przed końcem tego roku do Polski napłyną, a już wcześniej jakby jeśli będzie pewność, że te środki będą, to ruszą mocno inwestycje publiczne, ale też częściowo prywatne, powiązane z dostępem do tych środków unijnych i dzięki temu też będzie większa szansa na miękkie lądowanie naszej gospodarki. No i ostatnia prognoza wiążąca się z tymi dwoma poprzednimi elementami, czyli szansa na początek obniżek stóp procentowych. Tutaj widziałem, że bardzo duża część z Państwa się z tym zgadza. My wierzymy i zakładamy w naszych prognozach pełny pivot amerykańskiego banku centralnego, jeszcze jedna podwyżka, jedna, może dwie w pierwszych miesiącach tego roku. W bazowym scenariuszu zakładamy, że jedna tylko o 25 punktów bazowych, o ćwierć punktu procentowego, a potem przed końcem tego roku, niedługo przed końcem, na sam koniec tego roku, na ostatnim posiedzeniu Fed może rozpocząć obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na no jednak pogorszenie koniunktury i dezinflację w amerykańskiej gospodarce. Podobny kształt jakby dla polityki pieniężnej widzimy w strefie euro, chociaż tutaj jeszcze więcej zostało do zrobienia, ABC jest spóźniony względem Fed. Teraz też no, maleje ryzyko recesji głębokiej, długiej w strefie euro, więc ABC będzie naszym zdaniem kontynuować dość zdecydowanie zaostrzenie polityki pieniężnej, jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych po 50 punktów bazowych, co najmniej, z ryzykiem, że może nawet więcej, ale później na przełomie tego i przyszłego roku, naszym zdaniem, podobnie jak Fed, tutaj bardziej ograniczone, ale jednak obniżki stóp procentowych. I ostatni bank centralny, tutaj dla którego
chciałem omówić prognozę, czyli nasza Rada Polityki Pieniężnej, stopy procentowe NBP. Tutaj nie przewidujemy już podwyżek stóp procentowych. Mamy według komunikacji naszego banku centralnego pauzę, ale naszym zdaniem ona płynnie w niezauważalny sposób zamieni się w definitywny koniec podwyżek stóp procentowych, a przed końcem tego roku spodziewamy się pierwszych obniżek stóp procentowych NBP. Będziemy mieli jednak 2-3 kwartały słabszego wyraźnie wzrostu PKB, miękkie lądowanie, ale jednak dekoniunktura wyraźna, spowolnienie wyraźne, dezinflacja, jednocyfrowa inflacja przed końcem roku, nawet już pod koniec trzeciego kwartału. FED i EBC skończą podwyżki stóp, więc nie będzie ryzyka osłabienia złotego z tej strony, które podsycałoby procesy inflacyjne. Do tego też no, kontekst wyborczy, wybory parlamentarne pod koniec tego roku, samorządowe na początku przyszłego. To wszystko tworzy naszym zdaniem warunki do tego, żeby nasza Rada Polityki Pieniężnej o jednak dość gołębim nastawieniu rozpoczęła obniżki stóp procentowych NBP. I to tyle na temat prognoz makro. Dziękuję bardzo. Mamy sporo pytań od Państwa, też dotyczących tych tematów, które poruszałeś, więc za chwilę się do nich odniesiemy na czacie, natomiast najpierw proponowałbym przejść jeszcze przez tą część rynkową i nasze oczekiwania, które przedstawi Mariusz. Dzień dobry. Postaram się sprintem przejść przez te tematy rynkowe, żeby właśnie zostawić jeszcze czas na pytania. Zacznę od dwóch takich bardziej ogólniejszych obserwacji, ponieważ mnóstwo czynników wpływa na koniunkturę bieżącą na rynkach finansowych, ale są takie czynniki, których waga i wpływ jest ważniejszy i bardziej długoterminowy. I pierwsza obserwacja dotyczy zmienności na rynkach i jest ona spektakularna i bardzo wysoka, nawet w porównaniu z takimi okresami i epizodami ogromnej sile rażenia, jakimi był kryzys finansowy z lat 2009-2012, czyli wtedy, kiedy upadał bank Lehman Brothers, czy niemal rozpadła się strefa euro, czy później no, ogromnej wagi wydarzenie w każdym wymiarze naszego życia, czyli pandemia, jedno na pewno z najważniejszych, najistotniejszych wydarzeń też światowej historii gospodarki. To jest, czyli ta zmienność co najmniej od kilkunastu miesięcy nam towarzyszy i zapewne jeszcze będzie ona towarzyszyć przez kolejne. Ona wynika oczywiście z dużej niepewności gospodarczej i geopolitycznej, a ta niepewność gospodarcza i geopolityczna, no można powiedzieć, w zwielokrotniony sposób przekłada się na niepewność i zmienność na rynkach finansowych, które zawsze każdego dnia i każdej godziny próbują tę przyszłość, która nas czeka, ułożyć sobie i wbudować w ceny instrumentów finansowych, które są na różnych rynkach handlowane. Druga rzecz to jest taka, że jeden z czynników, który na rynkach finansowych był niezwykle ważny, uległ istotnej zmianie w ostatnim roku, a przynajmniej w ostatnich kilkunastu miesiącach. Mianowicie przez ostatnie co najmniej kilkanaście lat, jeśli nawet by nie rozszerzyć tego okresu na kilka dekad, priorytetem dla decydentów zajmujących się gospodarką był wzrost gospodarczy. W sytuacjach, kiedy gospodarka nieco słabła, wręcz proaktywnie wyprzedzając takie zagrożenia odnośnie koniunktury, reagowano stymulacją czy to fiskalną, czyli no, większymi wydatkami sektora publicznego, czy też monetarną przede wszystkim, obniżając stopy procentowe po to, żeby kredyt w większym stopniu zasilał gospodarkę, czy też jego obsługa mniej kosztowała firmy czy gospodarstwa domowe, żeby mogły one więcej wydawać na inne cele. I oczywiście nadal ta koniunktura gospodarcza tak naprawdę przyświeca wszystkim jako podstawowy cel, ale w bieżącym okresie jednak ustąpiła z punktu widzenia takiej bieżącej polityki, ustąpiła inflacji, ponieważ inflacja jest na tyle wysoka i na tyle jest istotnym zagrożeniem
dla koniunktury gospodarczej w dłuższym terminie, że no, musi zostać opanowana i nastąpiła istotna zmiana w podejściu do polityki gospodarczej. Pomimo istotnych zagrożeń dotyczących wzrostu gospodarczego, koniunktury, o której Piotr mówił, że pomimo tego, że spodziewamy się miękkiego lądowania, to jednak to spowolnienie będzie w gospodarce światowej, również i polskiej, wyraźne. I pewnie gdybyśmy mieli coś takiego kilka czy kilkanaście lat temu, natychmiast banki centralne starałyby się to ograniczyć, stymulując gospodarkę. W tym momencie nie ma na to szans, ponieważ inflacja musi zostać zwalczona i nawet kosztem pogodzenia się ze słabszą koniunkturą, te stopy procentowe muszą pozostać na zdecydowanie wyższych poziomach, a nawet w niektórych gospodarkach mówi się o tym, że wręcz recesja no byłaby takim gorzkim, ale koniecznym lekarstwem. Myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, po to, żeby nieco schłodzić rynek pracy i w dłuższym terminie zdusić inflację i oczekiwania inflacyjne. I tutaj przechodząc do rynku akcji już płynnie, po tym, co mówiłem przed chwilą, mamy przedstawiony z jednej strony indeks amerykańskiej giełdy, ten podstawowy S&P, z drugiej strony rentowności amerykańskich obligacji. No i oczywiście dosyć wyraźnie widać tą ujemną korelację, czyli wtedy, kiedy stopy procentowe, czy też ich perspektywa staje się no, bardziej w kierunku ich spadku, zmierza, to jest pozytywne dla rynku akcji, kiedy one rosną, jest to negatywne. No nie jest to absolutnie nic dziwnego, dlatego że instrumenty bezpieczne, które są bezpośrednią alternatywą dla aktywów ryzykownych, do których przede wszystkim zaliczamy akcje czy też nieruchomości. No i wtedy, kiedy przez ostatnie kilkanaście lat banki centralne i rząd robiły wszystko, żeby tak naprawdę instrumenty bezpieczne były stosunkowo mało atrakcyjne, dlatego poprzez niskie stopy procentowe, bardzo często ujemne, realnie, a był taki moment, były przecież takie okresy, że były one nawet nominalnie ujemne na niektórych rynkach, no, żeby stymulowała gospodarkę. W tym momencie ta alternatywa stała się realna. Warto zwrócić uwagę na coś, z czym nie mieliśmy ostatnio przez wiele lat do czynienia, że biorąc pod uwagę prognozy inflacji, a także ceny rentowności bieżące obligacji amerykańskich czy też europejskich, to wychodzimy już na plus, jeśli chodzi o realne stopy zwrotu. W Stanach Zjednoczonych jest to dla instrumentów 5-10-letnich ten plus wynosi około 1,3. Dla Europy, dla Niemiec, to zależy od kraju, ale dla Niemiec jest to niewiele powyżej zera, niemniej jednak jest to już powyżej zera. Dlaczego o tym wspominam w kontekście rynku akcji? Dlatego, że tak jak mieliśmy przez kilkanaście lat dzięki polityce, kombinacji polityki monetarnej i fiskalnej, taki stały wiatr w plecy, pozytywny dla rynków aktywów ryzykownych, tak w tym momencie przez pewien okres będziemy mieli raczej wiatr przeciwny, co nie wyklucza absolutnie tego, żeby w różnych okresach koniunktura na rynku akcji była pozytywna i choćby spodziewamy się tego dla obecnego roku bieżącego, to jednak warto o tym pamiętać, że te rynki aktywów ryzykownych przez pewien czas będą miały nieco pod górkę. To, na co liczymy w tym roku z punktu widzenia rynków akcji, to ten scenariusz, o którym Piotr mówił, czyli miękkiego lądowania, czasami nazywany od tej bajki dla dzieci o złotowłosej Goldilocks scenario, czyli ani nie za twardo, ani nie za miękko w sam raz, ani nie za zimno, ani nie za gorąco, czyli że gospodarka z jednej strony nie będzie na tyle rozgrzana, że ta inflacja no dalej będzie wysoka, nie będzie spadała, a z drugiej strony nie będzie na tyle słaba, że nie będzie recesji, co oczywiście bije natychmiast w wyniki spółek i też nie jest dla rynków akcji korzystne. No najbardziej korzystne to jest taki, w tym momencie byłby taki scenariusz pośredni, czyli dezinflacji z jednej strony, z drugiej strony no mimo wszystko miękkiego lądowania, które nie odbije się zbytnio na zyskach. Przechodząc jeszcze dalej do rynków, już bezpośrednio rynków dłużnych, obligacji, no warto tutaj wspomnieć o tym, że mamy do czynienia no, z nieczęstą sytuacją dość dużego rozdźwięku pomiędzy
tym, co mówią banki centralne, to te najważniejsze banki centralne, jak amerykański Fed czy Europejski Bank Centralny, a tym, co uważają rynki. Mianowicie Fed i Bank Centralny Europejski, widząc, jak dużym zagrożeniem długoterminowym dla gospodarki ich krajów, czy też bloków gospodarczych, tak jak Euroland, jest inflacja. Nawet jeśli ona spadnie, to obawiają się te banki centralne, że ona pozostanie na podwyższonych poziomach, nie tak wysokich jak teraz, ale podwyższonych przez dłuższy czas, więc myślą o tym, żeby jednak dość radykalnymi metodami ją zdusić. Fed zakłada, że podniesie, sygnalizuje, że podniesie stopy powyżej 5%, EBC co najmniej do 3,5%. Rynki wierzą nawet w to, że to się stanie, ale już zakładają, że w drugiej części roku z różnych powodów, o których no też i Piotr już wspominał, będzie możliwe odwrócenie tej polityki, czyli pierwsze obniżki stóp. No i tutaj właśnie jest ten rozdźwięk, że bankierzy raczej starają się rynkom powiedzieć, że niekoniecznie tak może nastąpić, żeby nie liczyły na to. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno utrzymywanie wyższych stóp procentowych jest dla rynków finansowych generalnie niekorzystne, dlatego że przynajmniej w tym krótkim terminie, bo oczywiście działa zarówno negatywnie na rynki obligacji i na rynki akcji, ale miejmy nadzieję, że ta zbiorowa mądrość rynków jest tutaj trafniejsza i rzeczywiście zaistnieją warunki do tego, żeby te stopy w dalszej części roku już obniżać. Jeśli chodzi o polskie obligacje, spodziewamy się, że to będzie dobry rok i tam było pytanie w ankiecie, czy one dadzą zarobić więcej niż lokaty. Myślę, że tak, dlatego że mają bardzo solidny, dobry początek roku, gdzie rentowności spadły i nawet jeśli one dalej nie będą spadać, to z racji tego oprocentowania, które w tym momencie jest w nie wbudowane, powinny dostarczyć bardzo, bardzo solidnych zwrotów w tym roku. Natomiast nie liczymy specjalnie na dalsze spadki rentowności polskich obligacji, czyli na takie dodatkowe ekstra zyski, a przynajmniej nie zakładamy, że to jest bazowy scenariusz, dlatego że warto zwrócić uwagę na to, że inwestorzy w wycenach obligacji już wliczają obniżki stóp procentowych w Polsce rzędu 75 stóp punktów bazowych w drugiej połowie, powiedzmy w drugiej połowie roku, czy też na początku 2024, co jest zbieżne z naszą prognozą makroekonomiczną, ale to już można powiedzieć jest w rynku. Natomiast też Piotr o tym wspominał, że o ile spodziewamy się solidnej dezinflacji, to jednak jeszcze pod koniec roku, czy na początku przyszłego roku będzie to inflacja zdecydowanie powyżej tego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Jeśli chodzi o waluty, króciutko euro-dolar, po fantastycznej pasie dolara w 2022 roku mamy wyraźne odreagowanie. Dolar się osłabił około 10% od swojego, a właściwie to nawet więcej od swojego dołka. To jest raczej z dobrych powodów, to znaczy takich, z którymi powinniśmy się cieszyć. Dolar jest walutą antycykliczną i generalnie wtedy, kiedy poprawiają się perspektywy światowej gospodarki, to wzmacnia, to raczej osłabia dolara, więc można powiedzieć, że rynki zakładają, że właśnie wierzą też i pokazując to poprzez waluty, światowy rynek walutowy, że to miękkie lądowanie gospodarki światowej jest całkiem realne. Również gdy spojrzymy na kurs euro-dolara i ostatnie dane z gospodarki czy europejskiej, czy amerykańskiej, to widzimy, że taki indeks zaskoczeń, gdzie więcej było pozytywnych zaskoczeń, to było ich więcej w Europie, między innymi z powodu łagodnej zimy. Te dane gospodarcze, choć słabnące, są dużo lepsze niż jeszcze takie czarne, ciemne scenariusze, mocno pesymistyczne sprzed kilkunastu tygodni czy kilku miesięcy. To na pewno wspiera europejską walutę i widać, że już taka różnica pomiędzy oprocentowaniem realnym
w dolarze czy w euro, ona się zmniejsza. Ona jest oczywiście zdecydowanie wciąż na korzyść dolara, ale spadła w okresie dwuletnim do około -1,3%, gdzie wcześniej no, była powyżej -3%. To też wzmocniło europejską walutę i generalnie spodziewamy się, że dolar będzie zdecydowanie słabszy w tym roku niż w ubiegłym roku i oby tak się stało, bo to ogólnie będzie oznaczało, że gospodarka światowa ma się lepiej i inwestorzy są spokojniejsi o jej stan i również i przyszłość. Jeśli chodzi o złotego, tutaj złoty co najmniej od 3 miesięcy jest bardzo, bardzo stabilny w okolicach 4,70 zł. Na jego niekorzyść działa mimo wszystko słabe oprocentowanie polskich aktywów finansowych, gdy spojrzymy w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę inflację, zwłaszcza tak, gdy odnosząc się do bieżących poziomów, to nasze stopy procentowe no, w porównaniu z inflacją są niskie. Oczywiście, gdy wybiegniemy w przyszłość i założymy tą dezinflację, która powinna się materializować, te ujemne stopy będą coraz mniej ujemne, ale to jest dla złotego na pewno przeszkoda we wzmacnianiu się. Natomiast to, co działa na plus, to wciąż całkiem dobry stan polskiej gospodarki, szanse na uniknięcie recesji, także to, o czym też Piotr wspominał wcześniej, napływ inwestycji zagranicznych do Polski, czyli też również poprawa tak zwanych terms of trade, czyli tych dóbr i usług, które eksportujemy w stosunku do tych, co importujemy. Tu przede wszystkim oczywiście mam na myśli surowce, które nieco tanieją. No to sprzyja złotemu, powinno go stabilizować, a także jakimś takim bonusem, który miejmy nadzieję, że się zrealizuje, to ostateczne zamknięcie kwestii KPO i jakaś tam perspektywa w dalszej części roku rozpoczęcia napływów tych pieniędzy. Pewnie nie będą to duże napływy w tym roku, ale sama perspektywa, że one zaczną płynąć i na pewno i przypłyną w przeciągu najbliższych lat, byłoby dla polskiej waluty z różnych powodów pozytywne, także takich wizerunkowych stabilności ekonomicznej kraju. Dwa słowa na temat surowców. Surowce oczywiście są niezwykle ważne z punktu widzenia światowej gospodarki. Tutaj te energetyczne wychodziły na plan pierwszy z powodu wojny. One w większości kwotowane są w dolarach i tutaj warto mieć w tyle głowy, że sama zmiana dolara powinniśmy w jakimś stopniu korygować o kurs dolara, to ile de facto kosztują z punktu widzenia różnych krajów różne surowce, no bo przecież kupujemy je ostatecznie, istotne jest to, ile w złotych płacimy, czy tam, czy w jakimś kraju we własnej walucie, czy w euro, za ile kraj płaci za ropę, czy gaz. No i tutaj widzimy, że te surowce, te najistotniejsze, ich ceny spadają, chociaż wciąż są dość wysokie. Ropa jest blisko $90 za baryłkę, gaz bardzo mocno spadł, ale no w porównaniu z poprzednimi latami jest wciąż dość wysoko. Tutaj otwarcie Chin i coś, co generalnie dla światowej gospodarki jest korzystne, czyli no poprawa koniunktury gospodarczej w Chinach z jednej strony wpływa dobrze na gospodarkę światową, również i europejską, która dosyć mocno handluje z Chinami, Polska również za pośrednictwem Niemiec, można powiedzieć, ale na surowce na pewno to wpływa na jakby wyhamowanie tego trendu spadkowego, co widać na przykład po cenach miedzi, które ostatnio bardzo mocno odbiły, właśnie dlatego, że Chiny się otworzyły, no i też dlatego, że dolar jest słabszy, bo tak jak mówiłem, gdy patrzymy na ceny w dolarze, to też powinniśmy mieć na uwadze ten kurs dolara. No generalnie uważamy, że ceny surowców no nie będą już takim problemem dla światowej gospodarki,
której naprawdę świat strach zajrzał w oczy w ubiegłym roku, gdzie te ceny no, były niemal w kosmosie, ale wciąż to z punktu widzenia światowej gospodarki raczej będzie element taki co najmniej średnioterminowy negatywny, bo no, trudno sobie wyobrazić, żeby ta logistyka światowa została tak szybko przeorganizowana, żeby te ceny wróciły do poziomów sprzed wojny, bo tutaj trzeba pamiętać również o cenach transportu, nie tylko tego, co jest płacone na giełdach. No, warto to zrobić, żeby się uniezależnić od surowców z Rosji, ale na pewno te turbulencje z tym związane i w gospodarce, i na rynkach jeszcze będą miały miejsce. Także to tyle takim sprintem poprzez rynki finansowe. Jeżeli będą jakieś konkretniejsze pytania, czy jakieś pytania o może tematy, o których nie poruszyłem, no to oczywiście tutaj jesteśmy. Jasne. To ja jeszcze dołożę Państwu jedną prognozę do tych sześciu, które usłyszeliśmy. A propos śniegu w górach, tak? Skąd ta obawa, czy w ogóle na ferie on się pojawi? Początek roku mieliśmy rekordowo ciepły, prawie 19 stopni w Warszawie, absolutny rekord, o 5 stopni więcej niż poprzedni rekord, też bardzo wysokie temperatury w innych miejscach w Polsce, tak, we Wrocławiu, Legnicy, no w zasadzie tutaj na mapie w większości miejsc. Po prawej jest tabelka z taką średnią temperaturą w okresie z 1-3 stycznia, gdzie ona była zdecydowanie niższa. No i te obawy się pojawiły, tak? Czy one rzeczywiście były uzasadnione? Niekoniecznie, jeżeli już patrzymy na to, że jednak ta temperatura wraca do normy i prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na luty, taka długoterminowa, jest taka, że praktycznie w całej Polsce będziemy w normie, jeżeli chodzi o to, jaka była prognoza pogody przez ostatnie 30 lat, a w marcu nawet, że będzie tych opadów, że temperatura będzie w normie, a tych opadów będzie trochę więcej. I co to ma wspólnego z finansami? No właśnie to, że często od strony psychologicznej, kiedy dzieją się pewne rzeczy w gospodarce albo kiedy dzieją się pewne rzeczy na rynkach finansowych, kiedy widzimy wahania, kiedy widzimy wysoką inflację, nam się wydaje, że to jest sytuacja, która będzie trwała długo. Natomiast cykle gospodarcze, cykle rynkowe powodują zazwyczaj, że jednak te trendy wracają do długoterminowej średniej. W związku z tym ta siódma prognoza, którą chciałbym się po prostu podzielić z Państwem przed przejściem do pytań, to jest to, że to będzie dobry rok. To będzie dobry rok, bo tak jak Piotr i Mariusz wspomnieli, pewne tendencje, które były wyzwaniem w ubiegłym roku, który był trudny pod kątem wyzwań geopolitycznych, pod kątem wysokiej inflacji, szybkich podwyżek stóp procentowych, silnych wahań na obligacjach czy silnych wahań na akcjach, że ten rok będzie dużo lepszy. I dlatego, że te tendencje negatywne zaczynają się odwracać, ale też dlatego, że oczekiwania, które mamy po przejściu tak trudnego roku, no, są dostatecznie nisko, żeby być ewentualnie zaskoczonym pozytywnie. Przejdźmy sobie jeszcze przez przynajmniej kilka pytań. Mamy ich 12, więc może takie krótkie odpowiedzi, chociaż wiele z tych wątków już poruszyliśmy, więc proszę Was ewentualnie o krótkie odpowiedzi. Na przykład pytanie o to, jak sytuacja na Ukrainie wpłynie na inflację i konsumpcję w Polsce. Trzymając się naszego bazowego scenariusza, że wojna na Ukrainie nie będzie nabierać jakiejś nowej dynamiki, tylko bardziej to będzie taki konflikt z natężeniem podobnym jak obecnie, to powinno być dla procesów inflacyjnych neutralne. Tak? To nie będzie ani dodawać do inflacji, nie będzie jej podsycać, ani nie też no, nie będzie sprzyjać jakoś za bardzo dezinflacji i spadkowi inflacji. Dziękuję. Pan Michał pyta, czy zakładacie Państwo, to może do Mariusza, że międzynarodowe korporacje będą chciały wrócić do business as usual w Rosji zaraz po zakończeniu konfliktu? Nie sądzę. Zresztą
Tak naprawdę duża część korporacji już się wycofywała po aneksji Krymu. Teraz może już dokładnie tego nie pamiętamy, ale ja na przykład pamiętam, jak to było w sektorze finansowym i tak jak wszystkie niemal główne banki inwestycyjne świata miały swoje przedstawicielstwa, tak praktycznie wszystkie się już wtedy zaczynały wycofywać i to był znak, że to chyba jest coś trwałego. Nie wierzę, żeby szybko tam wróciły te międzynarodowe, aczkolwiek niestety nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że będą jakieś takie współpracy z firmami z Chin czy z Indii, dlatego że one traktują, one nie mają, nie są tak, nie mają takiego spojrzenia jak świat zachodni na ten konflikt, bardziej traktują to oportunistycznie. No ale one nie są aż tak rozwinięte i nie mają takiego wpływu na gospodarkę jak te globalne koncerny, które się stamtąd wycofały. No, aczkolwiek no, nie można zupełnie zakładać, że gospodarczo Rosja będzie izolowana. Ja boleję nad tym, ale myślę, że byłoby to naiwne i zbyt optymistyczne. Dziękuję. Pan Zbyszek pyta o KPO. Na ile punktów można prognozować wzrost gospodarczy napędzony środkami z tego źródła? Czy mamy takie? Niewiele. I tu nie będę podawał naszych szacunków, chociaż je mamy, tylko żeby to jakby zabrzmiało może jeszcze bardziej wiarygodnie, jako niezależny jakiś zewnętrzny szacunek. Agencje ratingowe czy Komisja Europejska szacują, że wpływ środków unijnych, w szczególności samego KPO, na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce to jest kilka dziesiątych punktu procentowego maksymalnie. Także to nie jest dużo, to nie zmienia zasadniczo sytuacji i perspektyw wzrostu polskiej gospodarki. Natomiast w mojej ocenie te środki są Polsce potrzebne bardziej niż kiedykolwiek obecnie, dlatego że pozyskanie pieniądza, finansowania na świecie jest w tej chwili najtrudniejsze od kilkunastu lat. Przechodzimy z ery łatwo dostępnego, taniego pieniądza, od zerowych, ujemnych, stóp procentowych do świata, w którym o pieniądz jest dużo trudniej i stopy procentowe są wysokie, więc warto o te niemal darmowe pieniądze, warto po te pieniądze sięgnąć. Kolejne pytanie jest o wzrost gospodarczy. Który region świata będzie wyznaczał kierunek rozwoju ekonomicznego w 2023 roku? Europa, Ameryka czy Azja? No tu będziemy mieli taką trochę desynchronizację, ponownie w sumie można powiedzieć. Stany Zjednoczone naszym zdaniem dość wyraźnie wyhamują. Europa będzie się podnosić z dołka, w którym się teraz znalazła, ale to będzie taka bardziej stagnacja niż jakieś wyraźne ożywienie. Natomiast Chiny, które w ostatnich dwóch latach radziły sobie relatywnie słabo, szczególnie w ostatnim roku, dużo słabiej niż pozostałe największe gospodarki Stany Zjednoczone i strefa euro, po tym otwarciu covidowym, po odejściu od polityki zero covid, powinny dość gwałtownie przyspieszać. Także tutaj się bardzo dużo w różnych kierunkach będzie działo, jeśli chodzi o główne gospodarki. I to Chiny w sumie będą miały najwięcej dynamizmu w trakcie 2023 roku i stąd jakaś szansa dla surowców, przynajmniej niektórych, dla metali przemysłowych, Mariusz o tym mówił, i stąd też ryzyko inflacyjne. Tak? To otwieranie Chin, przyspieszenie Chin może podsycić inflację w Europie i w Stanach Zjednoczonych. O tym było następne pytanie właśnie, czy może to przyspieszenie Chin rzeczywiście wpłynąć na inflację, może, ewentualnie może. Jest taka możliwość. To jest ryzyko istotne. Kolejne pytanie. Co z cenami paliwa w Polsce i kiedy spadną stopy procentowe kredytów? W zasadzie o tym mówiliśmy, nie wiem właśnie. No tylko króciutko. Ceny paliw wydaje nam się, że będą zachowywać się generalnie zgodnie z cenami ropy w złotych. Może nawet trochę lepiej. Wydaje się, że polityka cenowa koncernów paliwowych trochę się z początkiem tego roku zmieniła. Uwzględnia wycofanie tarczy antyinflacyjnej w odniesieniu do cen paliw, czyli marże koncernów paliwowych ulegają zmniejszeniu. To sprzyja stabilizacji cen paliw w detalu nawet przy jakimś lekkim wzroście cen ropy w złotych i to sprzyja też ograniczeniu inflacji. Natomiast jeśli ropa mocno zdrożeje, złoty osłabnie, no to nie da się uniknąć wzrostu cen paliw, ale to nie jest scenariusz bazowy, podstawowy, najbardziej prawdopodobny. Kiedy spadną raty kredytów? Już trochę mogą się obniżać, bo WIBOR się obniżył sporo od szczytu. A jeśli, tak jak mówiłem wcześniej,
z końcem tego roku rozpoczną się obniżki stóp procentowych NBP, no to WIBOR będzie się jeszcze bardziej obniżał. Rynki będą wyceniać systematycznie te obniżki stóp procentowych i wraz z faktycznymi obniżkami stóp dalej stawki WIBOR czy inne stawki rynkowe, od których zależne jest oprocentowanie kredytów, będą się obniżać. Tutaj jeszcze z punktu widzenia paliw warto pamiętać o mocach przerobowych rafinerii, które są wciąż wykorzystywane w dużym, wysokim stopniu, co wpływa na wysokie ceny paliw tych przerobionych, już takich, które kupujemy bezpośrednio. No i to, że za 2 tygodnie wchodzi embargo na paliwa płynne z Rosji, co może przynajmniej przejściowo jeszcze bardziej ograniczyć dostęp diesla. Także tutaj na pewno z tego punktu widzenia jest zagrożenie, no ale miejmy nadzieję, że koncerny paliwowe tutaj w Europie, no mając wysokie marże i też zderzając się pewnie z barierą popytu, no nie będą w stanie i nie będą chętne do tego, żeby te ceny podskoczyły zbyt dużo. Mamy jeszcze czas na pytanie o obligacje długoterminowe. Tomasz, też poproszę Ciebie o komentarz. Jeżeli zakładając, że nie będzie recesji, jakie prognozy dla nich mamy? No, w tym roku mamy takie prognozy, że spodziewamy się, że ten, tak jak już wspominałem, że to będzie dobry rok dla inwestujących w obligacje, że zwłaszcza biorąc pod uwagę początek, koniec roku versus początek, te rentowności będą niżej. Myślę, że w przypadku realizacji tego scenariusza dezinflacyjnego mamy szansę zejść pod koniec roku z rentownościami poniżej 6%. Zresztą przejściowo już to było, natomiast w sposób trwały zejść poniżej 6% z rentownościami. Więc to jest oczywiście, to jest scenariusz, który zakładamy. Też oczywiście można tutaj zadać pytanie o długoterminowe podejście do długoterminowych obligacji, czyli w ogóle z jakimi, biorąc pod uwagę potencjał światowej, polskiej gospodarki, jaki jest taki docelowy poziom oprocentowania stóp procentowych, ale też stóp procentowych rynkowych, jaki jest adekwatny dla światowej gospodarki. Myślę, że on jest, ten docelowy poziom stóp procentowych jest niższy niż z tym, którym mamy do czynienia. Obecnie banki centralne walczą z inflacją, muszą tę politykę utrzymywać w restrykcyjnych obszarach, a przynajmniej nie tych łagodnych, stymulacyjnych. Natomiast no, gdy sytuacja się ustabilizuje, to myślę, że potencjał gospodarki światowej, który no, nie jest aż tak fenomenalny w perspektywie kilku najbliższych lat, spowoduje, że zarówno wzrost gospodarczy, inflacja, te główne parametry gospodarcze wymuszą poziom rynkowych stóp procentowych na niższych poziomach niż mamy do czynienia obecnie, i również banki centralne dostosują je do tej sytuacji po tym okresie, miejmy nadzieję, skutecznej walki z inflacją. To jeszcze może na jedno pytanie bym Państwu odpowiedział, bo ono dotyczy oprocentowania lokat. Czy w związku z tym, że stopy procentowe w Polsce nie będą już podnoszone, można oczekiwać, że oprocentowanie lokat już nie będzie podnoszone? To może ja szybko odpowiem z racji tego, że akurat departament odpowiada za lokaty w banku. No rzeczywiście jest tak, jeżeli popatrzymy historycznie, że oprocentowanie lokat podąża za tym, jaka jest stopa procentowa w Polsce. Więc jeżeli zrealizuje się ten scenariusz, o którym mówił Piotr, że stopy procentowe nie będą już podnoszone, to rzeczywiście może być tak, że ten silny wzrost oprocentowania lokat, jaki widzieliśmy przez ostatnie pół roku, gdzieś już powoli wyhamowuje i w perspektywie dłuższej te oprocentowanie, które mamy dzisiaj, jest relatywnie wysokie historycznie. Też o tym mówiliśmy na jednym ze spotkań. Zdecydowanie zachęcamy Państwa do tego, żeby korzystać z tych wysoko oprocentowanych lokat. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Naszym ekspertom dziękuję za Dzięki. Udział Zapraszanie. W programie i podzielenie się
przemyśleniami, analizami, które na co dzień dla Państwa przygotowujemy. Mogą mnie Państwo też znaleźć na naszej stronie internetowej pkobp.pl w zakładce Inwestycje Centrum Analiz. Można również śledzić nasze nagrania z naszych spotkań na kanale YouTube. Nagranie z tego spotkania również tam trafi, więc jeżeli będą chcieli Państwo do niego wrócić, to zachęcam. Jeżeli ktoś z Państwa obejrzał to właśnie na YouTube, a nie na żywo, to też proszę śmiało zadawać pytania. Chętnie wchodzimy w dyskusję na tym medium. A dzisiaj za uwagę serdecznie Państwu dziękuję i życzę, żeby rzeczywiście było tak, że zdecydowana większość prognoz, o których dzisiaj mówiliśmy, się sprawdzi i że będzie to dobry rok. Dziękujemy.